Student medycyny nie poradzi sobie bez skalpela, student architektury bez ołówka, a student uczelni technicznej bez kalkulatora. W każdym z tych twierdzeń jest zapewne ziarno prawdy, natomiast zwłaszcza współcześnie student wymaga bardzo potężnych narzędzi do pracy. Weźmy taki zwykły kalkulator albo nawet kalkulator w telefonie. No policzymy zwykłe, proste dodawanie jak 2 plus 2, ale już całki po kole z 2x plus 2y nie policzymy. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być taki kalkulator złożony. I wtedy wynik rzeczywiście otrzymamy, natomiast będzie trzeba go liczyć iterowanie. No a to nie o to tutaj chodzi. Weźmy mój skrypt do matematyki. Są w nim całki prostsze, są w nim całki bardziej skomplikowane, wszystko do policzenia. I nawet do niektórych zadań są odpowiedzi. Natomiast no, nie do wszystkich zadań są. A co też w sytuacji, kiedy nasza odpowiedź różni się nieznacznie. Wtedy nie jesteśmy w stanie określić, czy zrobiliśmy błąd, czy to jest po prostu coś innego. No i wtedy ja sięgam po Wolfram Alpha. Nazywanie go zwykłym kalkulatorem, czy nawet aplikacją, jest delikatnym nieporozumieniem. Jak podkreśla sam producent, jest to inteligentna baza wiedzy i pewnie skorzystaliście już wcześniej z jej usług na internecie. I chociaż ta wersja internetowa jest bardzo dobra, to wymaga ona subskrypcji, żeby skorzystać z pełnych jej funkcji. Ale można kupić aplikację mobilną, która jest dostępna w App Store za 3 euro oraz na platformie Android oraz Windows Phone. Dwa podstawowe argumenty, żeby z niej skorzystać, to po pierwsze pełne rozwiązania krok po kroku wszystkich obliczeń oraz po drugie specjalna klawiatura ze wszystkimi symbolami matematycznymi. Ta klawiatura może brzmieć banalnie, natomiast wpisując formułki na komputerze jest to masakra i w ogóle nieintuicyjne. Natomiast do tej klawiatury na tablecie czy telefonie można z czasem przywyknąć. Natomiast tutaj dochodzimy też do podstawowego problemu tej aplikacji. Tym mankamentem jest zdecydowanie język, jakim posługuje się program. Żeby rozwiązać bardziej skomplikowane zadanie, będziemy musieli sami wymyślić formułę, w jakiej trzeba ją zapisać programowi, żeby nas zrozumiał, oraz kilka razy sprawdzić, czy aby na pewno nie zgubiliśmy żadnego nawiasu. Mały protip ode mnie, żeby policzyć całkę oznaczoną na danym obszarze, trzeba to zapisać w taki sposób. Natomiast żeby policzyć całkę podwójną albo potrójną, w taki sposób. Poza prostymi i bardziej skomplikowanymi równaniami, Wolfram poradzi sobie również z rysowaniem wykresów. Od bardzo podstawowych do naprawdę skomplikowanych płaszczyzn w trójwymiarze. Natomiast do tej pory rozmawiamy tylko i wyłącznie o rozwiązaniach stricte matematycznych, a ja na początku mówiłem, że nie jest to tylko kalkulator. No więc spójrzcie na to. Z Wolframa można korzystać jak z nieskończonej encyklopedii. Wpiszmy na przykład Słońce, a otrzymamy jedną z najbardziej poręcznych i praktycznych odpowiedzi w całym internecie. Ale na górze mamy też inne podpowiedzi, bo może chodziło nam o Słońce jako wyraz. Proszę bardzo, pełne informacje dostępne od ręki. To może obejrzymy jakiś film. Ja osobiście polecam Skyfall, ale trwa on całkiem długo, ponieważ aż 143 minuty. Więc zamówmy jakąś pizzę, żeby nie zgłodnieć. Tylko ile ona ma kalorii? Mam nadzieję, że teraz widzicie, dlaczego Wolfram Alpha jest aż tak potężnym oprogramowaniem. I nawet jeżeli nigdy wcześniej nie kupiliście aplikacji płatnej ze sklepu mobilnego, to tutaj zmieńcie swoje przystosowania i tą jedną naprawdę kupcie, ponieważ przekonacie się do niej w kilka sekund. Jedna uwaga, żeby korzystać ze wszystkich funkcji, potrzebne jest stałe połączenie z internetem, no ale chyba to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż pobieranie całej bazy danych Wolframa na swoje urządzenie. Jeżeli macie jakieś swoje wskazówki co do korzystania z Wolframa, napiszcie je koniecznie w komentarzach. Równocześnie nie zapomnijcie zajrzeć do linku w opisie, opisaniu swoich własnych recenzji z hashtagiem iSpot Alma Mater oraz o zapisaniu się do newslettera iSpot. Do zobaczenia!